Wracamy do Val di Fiemme. Druga część rywalizacji rozpocznie się już za chwilę, drodzy Państwo. Póki co jest pięknie, póki co jest tak, jakbyśmy sobie życzyli, jakbyśmy sobie wymarzyli. Janusz Wietrzybalkon, nasz lider naszej kadry, w tym momencie jest liderem o 2,5 punkta. Wyprzedza Mariana Lufę z Kuniewickiego o 3,5 Janusza Wietrzybalkona, natomiast o 5 punkcików. O 5 punkcików jest przed kolejnym z naszych Mikołajem Jarosławem. To wszystko dopełnia nam siódma pozycja Adama Bykmaszera. Naprawdę zapowiada się to wszystko emocjonująco. Palce lizać, miejmy nadzieję, że to wszystko będzie ze skoku na skok nabierać rumieńców. Ale już od samego początku szykuje nam się świetne emocje, szykuje nam się znakomite emocje, ponieważ drugą część rozpocznie Bob S, którego absolutnie nikt nie posądzał o to, że zdobędzie punkty. A tutaj proszę, 19-latek z Broken Hill, który już niedługo obchodzi swoje kolejne urodziny 2 marca, no dzisiaj już sobie sprawił prezent. Dzień przed Mistrzostwami Świata będzie świętował, no więc może i na Mistrzostwa Świata szykuje nam coś fajnego. Zobaczymy, póki co Bob S. prezentuje się po raz drugi na Trampolino d'Alben. Ile punktów dopisze sobie reprezentant Australii? Trzymajmy kciuki! No i nieźle trafił Bob S., choć jednak, to znacznie krócej, 87,5 metra. Krócej zdecydowanie niż w pierwszej serii, niziutkie noty po 16,5, ale myślę, że tak czy siak trzeba go naprawdę gromkimi brawami tutaj nagrodzić. Naprawdę, może te moje brawa nie były gromkie, no ale szkoda mi uszu naszych tutaj kochanych fanów. 87,5 metra i oczywiście Bob S. w tym momencie ma zagwarantowany przynajmniej jeden punkcik. Zobaczymy, jak będą skakać pozostali, może ktoś jeszcze za coś zepsuje, może będzie tych punktów więcej. Tuomas Jesonen. Niziutko, bardzo nisko. Też ospale, no ale będzie dalej niż Bob S., choć też niepowalająca odległość, 90,5 metra. 217,5. To jest jego wynik, 8,5 punkta, czyli no ponad 4 metry lepiej niż Bob S. No, czyli w sumie no dla skoczka, który jest 13 w klasyfikacji generalnej, to nie jest duża przewaga nad zdecydowanym outsiderem do tej pory. No i Iwan Rodolfo Matador. Trzeba się poprawić, panie Iwanie. No i poprawi się. Będzie znacznie dalej niż w pierwszej serii. Choć też niepowalająca odległość. 101. 243,5. No gdyby takie dwa skoki nam zaliczył Iwan Rodolfo Matador, no to oczywiście gdzieś tam w czołowej dziesiątce by się pewnie zakręcił. A tak niestety drugi konkurs rzędu w pierwszej próbie. Iwan Rodolfo Matador troszeczkę, no, psuje sprawę. Powiedzmy sobie szczerze, no Iwan Rodolfo Matador, on już nic nie musi. On w tym sezonie i tak zrobił przeogromny progres, przeogromny wynik, którego nikt się absolutnie nie spodziewał. Pozycja w czołowej dziesiątce to jest naprawdę spełnienie wszelkich marzeń dla tego młodego chłopaka z miejscowości Seja. 243,5, przypomnijmy. Drugie miejsce w Klingenthal to jest do tej pory jego najlepszy wynik w karierze. Czy prędzej, czy później pewnie to zwycięstwo też przyjdzie. No i Kuba Panasewicz. Cieszy to, że udało mu się dotrzeć do tej drugiej serii. No i powinno być lepiej! No wprawdzie chyba krócej niż Iwan Rodolfo Matador, ale 100 metrów to jest dobra odległość, no. Przy Iwanie, przy dłuższym skoku powiedziałem, że skok przeciętny, a przy Panasewiczu przy krótszej odległości jednak trzeba to ocenić pozytywnie. Kuba jest oczywiście za Iwanem Rodolfo Matadorem, ale ta odległość daje perspektywy na awans w klasyfikacji generalnej. No nota od Jesonena to tutaj 25 punktów lepsza, 24,5 dokładnie. No a teraz Gebhard Hartinger. U niego raczej nie zakładam, żeby to była jakaś niesamowita odległość w tym drugim skoku. 95,5 w serii pierwszej, w drugiej podobnie, może ciut dalej, nie, nawet bliżej, 95. I to oczywiście sprawi, że on będzie i za reprezentantem Polski, i za podopiecznym Javiego El Mariachi Gonzy, czyli Portugalczyk, Polak i Austriak. Więc Jakub swojej pozycji nie straci, teraz tylko pytanie,
ile awansuje. 27 to będzie, 26 to będzie jego najgorszy wynik dzisiaj, ale może nawet perspektywy na drugą dziesiątkę są w dniu dzisiejszym. Sohu Jano. Oj. No i Sohu Jano tradycyjnie psuje drugi skok. Tylko 78,5 metra i to jest miejsce szóste. I miejsce szóste oznacza, że Bob S. Bob S. zapisuje sobie kolejny punkcik. Już ma ich dwa. Już ma dwa punkciki na swoim koncie, a więc pewne jest już to, że Bob S., jeżeli chodzi o klasyfikację generalną, awansuje przynajmniej na pozycję 56. Wyrównuje wynik Nika Omlegdanowicza. Teraz kolejny punkt to będzie uchwycenie Bogdaniego Tobogana. No bo to jest tak, że Pach Puch ma 1, Omlegdanowicz 2, Tobogan 3, Silownia 4 i Ernesto de la Concha 5. Z tym, że Silownia swój wynik dzisiaj też poprawi, podobnie jak Goral z Komisa, który po pierwszej części rywalizacji jest na fantastycznym 15 miejscu. No i teraz jedyny Duńczyk w drugiej serii, Irogdon Tantor Cormoran. Fatalny ten tydzień w wykonaniu Duńczyków. No i Irok spadnie. Za Polaka i za Portugalczyka, ewidentnie. 96 metrów. Ohoj, to wyraźnie przegrywa z Polakiem. 6,5 punktu, ponad 3 metry. To jest dużo na takim obiekcie. No ale równy Irok, 2 razy po 96. No i Tom Silownia po raz drugi w tym sezonie zakwalifikował się. Co ciekawe, jest najlepszym ze Słoweńców dzisiaj. No i proszę, zupełnie przyzwoicie. Też oczywiście spadnie na piąte miejsce w tym momencie, bo niskie noty też otrzymał po 18,5 i 18 jest za Artingerem, Cormoranem, Panasewiczem i Matadorem, no ale 4 punkty Silownia będzie miał. Więc to oznacza, że przynajmniej podwoi swój wynik punktowy, no i wyprzedzi w klasyfikacji generalnej Ernesto de la Concha, czyli 53 miejsce prawdopodobnie będzie zajmował, no chyba że Goral z Komisa tak dużo dzisiaj nas zdobywa, że jeszcze go to również wyprzedzi. Stalinsberg! No jest z drugiej serii, więc to i tak jest sukces dla niego. O, proszę bardzo! No, po mistrzowsku teraz sam się zaprezentował Stalinsberg. 102,5 metra i to już jest nota powyżej 250 punktów, więc mistrz świata sprzed 3 lat naprawdę, tak jak powiedziałem, skoczył po mistrzowsku. Lata, 25 skończy w dniu, który no nie jest lubiany przez wszystkich uczniów, bo dokładnie 1 września. No ale może tutaj jakieś takie symboliczne odbicie się od dna będzie, jeżeli chodzi o Stalinsberga. Może do Engelbergu pojedzie, nastawiony troszeczkę lepiej psychicznie. Stalinsberg przed Matadorem, Panasewicz na pozycji trzeciej. Mahir był w dziesiątce w Garmisch-Partenkirchen, dzisiaj raczej to jest niemożliwe. Ale trafił dobrze. Setka tutaj na pewno padła. Równo 100 metrów. A więc będzie za Stalinsbergiem, ale Iwana Rodolfo Matadora wyprzedza. No kto by przed sezonem powiedział, że Matador w klasyfikacji generalnej będzie wyżej niż Mahir. A teraz dla Mahira wyprzedzenie Portugalczyka to jest naprawdę rzadkość. Jack Szlu. Też nisko, 20 miejsce, najniższe od dawna od turnieju dwóch narodów. Czy w drugiej się poprawi? Na pewno się poprawi! Znakomita odległość teraz. 103,5 metra i to jest najdłuższy skok w dniu dzisiejszym, z tym, że noty niziutkie. Polak nawet 17,5. No, panie tatku, tutaj nawet gdyby pan dał 14, to i tak ślub przegrałby z pana Sewiczem. Nie trzeba było już tak po patriotycznemu sędziować. Wysoko Jack Szlu, no i o ile Matador za bardzo tutaj tego awansu aż tak dużego mieć nie będzie,
Tak, Szlu, myślę, że no 15 to przynajmniej, no to lądowanie faktycznie było dość przeciętne, więc można sędziów rozgrzeszyć tych niskich nog. 253. I to jest pierwsza lokata. O dwa punkciki przed Stalinsbergiem. Na teraz Thorsten Klosensaiter. On miał bardzo niskie noty w pierwszej części rywalizacji, dlatego dopiero na miejscu 19. Teraz jakby spóźnił. No i tu już będzie słabiej. Tu już jest znacznie słabiej niestety, ale będzie spadek jeszcze. No to teraz Ciganojer musi tutaj uważać, no bo jeżeli będą skakać tak po bratersku jak zawsze, to i u niego druga próba będzie słabsza. A Klosensaiter za Jakubem Panasewiczem na pozycji 6 w tym momencie. No i za chwileczkę bardzo ważny skok, bardzo ważna próba. Gorals z Komisa. Zobaczymy, gdzie ten 30-latek jest w stanie skoczyć. Pierwszy skok fenomenalny, 98,5. No i może dzisiaj sobie bardzo poprawić tę pozycję w klasyfikacji generalnej. Trzymajmy kciuki, Gorals z Komisa! No i nieźle, znowu nieźle, Gorals, dobrze, brawo, brawo, może jeszcze nawet dalej, nie, ciut bliżej, 97,5, oczywiście miejsca tutaj pierwszego nie obejmie, ale dla Goralsa to będzie i tak oczywiście życiowy konkurs, utrzyma pozycję w drugiej dziesiątce, będzie awans w klasyfikacji generalnej, duży awans, znakomicie. Oto raz jeszcze, jak sobie radził Gorals z Komisa. I to lądowanie, no może troszkę sztywne, ale może być z siebie zadowolony. Naprawdę może być z siebie zadowolony. I on, i trener Dreiskens naprawdę dzisiaj mają swój wielki dzień. Trzecie miejsce dla Komisy po 13 skoczkach. Więc w 20 będzie. Brawo, top 20, znakomicie. I teraz Naheb Ali też tutaj w tym momencie jest na najwyższym miejscu w swojej karierze. I też ma szansę na to, żeby je utrzymać. Utrzyma, bo to jest w okolicach 100 metrów. No brawo, 99,100. Przegra w tym momencie tylko ze Stalinsbergiem i z Jackiem Szlu, a więc i dla Naheba Aliego tutaj przynajmniej pozycja 19. W poprzednim konkursie był 18, więc jest blisko, blisko wyrównania swojego najlepszego osiągnięcia w karierze. No malutko zabrakło, żeby wyprzedzić Stalinsberga. Mało zabrakło, żeby być przed mistrzem świata, no ale fakty są takie, że jednak z nim przegrywa. No a teraz szansa dla wszystkich, żeby swoje konto punktowe powiększyć, bo Wojciech Becker, no rzadko kiedy wychodzi mu drugi skok. No ale dzisiaj... Dzisiaj mu wychodzi! Dzisiaj mu wychodzi! 99, pół metra bliżej niż w serii pierwszej. Przegra wprawdzie ze skaczącym przed chwilą Nahebem Ali, ale. Czwarta pozycja, więc i dla niego miejsce w top 20 dzisiejszej rywalizacji w Dolomitach się znajdzie. No już 6 skoków powyżej 100 metrów obejrzeliśmy. No Becker nie po swojemu skoczył. No i Pierino Criscetti. Aj, Criscetti niestety spalił się na swojej skoczni. No niestety, tylko 82 metry. Szkoda, szkoda, bo no czuję taką... czuję sympatię do niego, powiem szczerze. No i aj, jednak przed Bobem Essem. Jednak przed Bobem Essem tutaj nic się nie zmienia. No to już jak miał z Essem wygrać, no to szkoda, że nie skoczył dalej. A więc 28 miejsce dla niego prawdopodobnie dzisiaj. Szkoda Criscettiego, naprawdę szkoda. Zostało ich jeszcze 14. Więc Jack Szlu najgorzej na miejscu 15, Stalinsberg 16, Ali 17, Becker 18. O, 18 Komisa. No więc tutaj już wiemy, że dla Naheba Aliego dzisiaj też życiówka, podobnie oczywiście jak dla Goralsa. Gorals na miejscu 19, co za konkurs. No a teraz Riku Pika Antalainen. Tak jak mówiłem, te mniejsze obiekty to nie jest mocna strona Antalainena. Nigdy sobie na nich jakoś wybitnie nie radził. A dzisiaj w drugiej serii powinien sobie poradzić. Dobrze, brawo, i być może zmieni teraz na czele. Tak jest, 101,5.
254. A dla Riku dopiero zacznie się skakanie na tych mamutach. Na pewno jeden z głównych faworytów do tytułu Mistrza Świata. Planica i Oberstdorf. I Bad Mittendorf na koniec, więc tam na Riku Pika Antalainen będzie mógł sobie tych punktów nastukać. Szósty zawodnik obecnej klasyfikacji generalnej. Oczywiście jego najlepszy wynik to zwycięstwo podczas siódmego M-Cupu. Był również na podium podczas szóstej edycji, gdzie uplasował się na miejscu trzecim. A tak, w piątym był szósty, w ósmym siódmy, więc dziesiątki nie wypada. No i nic nie wskazuje na to, żeby w tym sezonie również nie zajął miejsca w dziesiątce. Antalainen w tym momencie pierwszy. No a teraz Johan Remen-Evensen. Niskie, 13 miejsce, no ale on podobnie jak Antalainen, to nie jest jego obiekt. Ale w drugiej serii powinno być lepiej. Och, świetnie. Świetnie. 103,5 metra. I to jest najdłuższy wynik. Ta sama odległość, co w przypadku Jacka Schlu. I w drugiej serii odkuł się troszeczkę Johan Remen-Evensen. Myślę, że na dziesiątkę to powinno starczyć, choć noty były niskie. A więc Riku Pika Antalainen z tego pierwszego miejsca długo się nie nacieszył. Lądowanie niezłe, ale nie można powiedzieć, że dobre. I to ma odzwierciedlenie w notach. To wprawdzie była jedna dziewiętnastka, no ale jako, że skrajna nota od Decima, to ona odpadła. A więc o 3 punkty. 1,5 metra Evensen przed Antalainenem, Jack Schlu trzeci, Stalin czwarty, Ali na piątym miejscu. Matteo oczywiście pozdrowienia, a już teraz Jingis Musashimaru. No i to jest pierwszy, który podczas premierowej odsłony w tym konkursie uzyskał 100 metrów. Teraz będzie niestety słabiej. Aj, będzie spadek Musashimaru. Szkoda. Na 11 miejsce, a więc on tutaj spadnie do dziesiątki trzeciej. 241, czyli za Panasewiczem. Więc Kuba kolejny punkcik. Podobnie jak Goral z Komisa. Goral najgorzej na 17 miejscu. Samuel Bratke. Również oczywiście pozdrowienia. Oby Janusz wygrał. Również bym tego sobie życzył. Paulus Ciganojer. I już z chorągiewką Aleksander Herr dał znać dla swojego podopiecznego. Dobrze trafił Ciganojer, ale to będzie za mało, żeby skoczyć do czołowej trójki. Na czwartym miejscu ląduje. ...251,5, no i widzimy, już tutaj po tych dwóch skokach, tych miejscach Zekwo póki co nie ma. Choć nie ukrywajmy, że może się przydarzyć tak, że tutaj ktoś będzie Zekwo. No dość warto przypomnieć, że Mistrzostwa Świata w Val di Fiemme zapisały się w historii jako mistrzostwa chyba jedyne rozgrywane na świecie, kiedy nie było brązowego medalisty, ponieważ na skoczni, na której skaczemy dzisiaj, wygrał Stalinsberg, na drugim egzekwo był Helveru i Joe Matt, a na skoczni większej tydzień później Matt wygrał, natomiast Debilak i Jarosław byli na drugim, na trzecim nie było wówczas nikogo. No i Peregil Kameltowsen, przypomnę, 2 punkty za Januszem. No i Janusz ma duże perspektywy, żeby odskoczyć Norwegowi. I odskoczy, bo nie trafił najlepiej Kameltowsen. Ach, przeciętnie, znowu drugi skok słabszy. 99 metrów. Czyli on jeszcze straci. 252,5. Kameltowsen za Schlu, Antalainenem i Evensenem. Nie będzie dla niego miejsca w czołowej dziesiątce. No a przypomnijmy, że jednak Kameltowsen w tym sezonie już kilkakrotnie stawał na podium. 3 zwycięstwa przecież zanotował. Do tego dołożył 1 drugie miejsce i 3 razy na miejscu trzecim, czyli podium w tym sezonie dla niego było naprawdę, jest nadal, jest za pan brat. Timo Wistansen, 9. zawodnik po serii pierwszej. Ważny skok dla Janusza. Wistansen wysoko, ale też chyba pierwszy nie będzie. Będzie drugi.
100 metrów i 100,5. Dwa skoki powyżej setki, ale jednak nie na tym pułapie, na którym mu będzie gwarantował zwycięstwo, a nawet miejsce na podium, a nawet w piątce, a nawet w szóstce, chyba tak myślę. No i to się wszystko ułożyło idealnie dla Janusza Wietrzybalkona. Teraz tylko trzeba postawić kropkę nad i. I wszystko wskazuje na to, że do Engelbergu Polak pojedzie w żółtej koszulce lidera, ale poczekajmy, bo Mikołaj też miał wygrać w Garmisch-Partenkirchen na ten drugi skok. No to niestety, ale było na poziomie Grzegorza Śliwki. A więc dwóch Norwegów na czele. Evensen pierwszy, Wistansen drugi, Antalainen trzeci, Jack Schlu czwarty, Kameltofsen trzeci z Norwegów na miejscu piątym. No i zostało ich jeszcze ośmiu. Evensen i Wistansen w dziesiątce. A teraz Filipe Vogt, przypomnijmy, razem z Januszem wygrał kwalifikację. On lubi te mniejsze obiekty, ale na lidera będzie za mało. Drugi może też nie być, a jednak wystarczy, żeby wygrać z Wistansenem. 255, tak troszeczkę anemicznie leciał reprezentant Austrii. Przypomnijmy, trenujący indywidualnie, ale o te pół punktu to wystarczyło. Widzimy identyczne skoki, jak Wistansen notami wygrał. Evensen, Vogt, Wistansen. Evensen wędruje nadal do góry. No i, drodzy Państwo, zaczynają się emocje dla nas. Siódmy po pierwszej serii. Adam Bykmaszer ma niezłe noszenie. Trzymajmy kciuki! Wysoko, wysoko Bykmaszer. Może będzie lider! Myślę, że może być! I jest! I jest! 101,5 metra. Brawo! Brawo! A więc Adam notuje najlepszy wynik w tym sezonie. Przynajmniej miejsce siódme. Dobrze, dobrze. Pierwszy z naszych wytrzymał. Teraz oby w jego ślady poszli Mikołaj, Jarosław i Janusz Wietrzybalko. I dobrze wylądowane, bardzo dobrze wylądowane. No i oczywiście, i on jest trzecim obok Wietrzybalkona i Kipchosena, który za swój skok otrzymuje 58,5 punktu. Inbanson nawet 20 tutaj przyznał Polakowi. Szkoda, że się nie wyliczyła. I 2,5 punkta Bykmaszer przed Evensenem. Kipchosen bardzo wysoko, szóste miejsce. No a jego stać na dobre skoki, nie oszukujmy się. Troszkę ospale, ale setka padła i on może być drugi na ten moment. Nie, jednak trzeci. Jednak trzeci, dwa skoki po 100 metrów. Dwa skoki po 100 metrów. To sprawia, że jest za Evensenem. Tak, jest za Evensenem. Półtora punktu za Evensenem, cztery za Bykmaszerem, ale o pół ma więcej niż Filipe Vogt, a o jeden więcej niż Timo Wistansen. I zostaje ich jeszcze pięciu. No, Mikołaj, Jarosław. Więc już wiemy, że na pewno któryś z Polaków będzie w piątce. Liczymy, że to będzie znakomita próba Mikołaja Jarosława. Wiatr poniżej metra. Oby lepiej niż w Garmisch. Znowu ten drugi skok będzie troszkę słabszy, ale powalcz, 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 Mikołaj! No, na miejsce pierwsze to będzie za mało. Jest trzeci. 101,5 i 100. A więc Adam Bykmaszer będzie przed Polakiem. Przed Polakiem, przed drugim z Polaków. Troszkę popełnił błąd po wyjściu z progu i to sprawia, że jest za Evensenem. No ale Mikołaj najgorzej na pozycji siódmej. Nie ma tragedii, nie ma tragedii. Adam Bykmaszer już w piątce. No tak pewnie świta gdzieś w myślach, może podium, może podium. No zostaje jeszcze dwóch Litwinów, Finn i Janusz Wietrzybalkon to zakończy. Jeden z Polaków już będzie w czwórce. Wytauta z Bibis. No tu może być bardzo dobry skok. Wysoko Bibis. No i Bykmaszer czy Bibis? Bykmaszer czy Bibis? Czekamy, czekamy. Jeszcze nie ma noty. No i uwaga, no i uwaga. Zobaczymy, gdzieś tam w okolicach to będą decydować minimalne noty. Jednak Wytauta z Bibis. Jednak Wytauta z Bibis. Szkoda. No ale trzeba oddać szacunek.
Trzeba oddać szacunek dla Litwina, bo to był naprawdę dobry skok. Po raz drugi nie poszło mu w Garmisch-Partenkirchen, ale tutaj jest już znakomicie. No tam będzie różnica punkta dwóch może. No ty też powinien Bibis dostać wysokie. No i dostaje. 58,5 za styl. 57,5, przepraszam. 260. Ojej, o pół punktu. O pół punktu Bibis przed Wittmacherem. Szkoda. Szkoda. Dostaje trójka. Wittmacher nadal najgorzej piąty. Bibis czwarty. No i Lasse Kalissen. On jeszcze na podium w tym sezonie nie stał. Ma wielką szansę znowu wskoczyć na pudło ten arcymistrz fiński. No i czy wskoczy, 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 wskoczy chyba tutaj Lasse Kalissen. No i czekamy na noty, czy to jest wielki powrót Kalissena na miejsce na pudle. Uwaga, daje sobie uciąć kilka części ciała, że tak, Lasse Kalissen, tak jest! 102 metry po raz drugi, 262,5 i mamy powrót Kalissena na podium rywalizacji MK-owskiej. Najlepszy wynik w tym sezonie to była pozycja czwarta, więc otarł się już o te podium, także na tej skoczni mniejszej. To było na Lisgardsbacken. Tak czułem, że Kalissen da radę. No tylko teraz, czy trzecie, drugie, czy pierwsze. Spójrzmy na moment lądowania. Troszkę słabsze, gdzieś ta prawa noga tam mu uciekła. No ale nieźle, nieźle, 57,5. 262,5, druga nota powyżej 260. Kalissen na podium. Bibis najgorzej, czwarty Wittmacher, piąty Evensen, szósty Jarosław, siódmy Kipchosanen, ósmy Wok, dziewiąty Wistansen, dziesiąty. No i Litwini, to już jest pewne, będą na podium. Skuniewicki, on jeszcze nigdy na podium nie stał. Czy będzie trzecim Litwinem, który będzie pisał historię swojego kraju? Skuniewicki! No i teraz pytanie, na ile to wystarczy? Na ile to wystarczy? Czy Bibis, czy Skuniewicki? Któryś z nich na pewno będzie miał pozycję na podium. Uwaga, czekamy, czekamy jeszcze na noty. Jeszcze to wszystko jest liczone. I drugi! Drugi Marian Lufa Skuniewicki! A więc dwóch Litwinów! Dwóch Litwinów stanie na podium. Ale historia! Sami Norej w skowronkach. Sami Norej jest w skowronkach. Wspaniała sytuacja. Wspaniała sytuacja dla kadry litewskiej. No to jest historyczny moment. No życzę im tutaj tej radości z tego podium. No ale przepraszam, przepraszam Państwa, że to powiem, ale nie z pierwszego miejsca. No warto było pocierpieć w tym Garmisch-Partenkirchen, żeby otrzymać taką nagrodę tutaj na Lisgardsbacken. Fenomenalna sprawa. Aż taka delikatna zazdrość nam się pojawia, choć my też oczywiście nie mieliśmy. Przepraszam, Boże Święty, ale się zagalopowałem, zagalopowałem. Ja byłem święcie przekonany, że Bibis prowadzi, a przecież Kalissen prowadzi. No nie, przepraszam, przepraszam. Mój błąd. Jeden prawdopodobnie na podium, w zależności od tego, jak skoczy Janusz Wietrzybalkon. Przepraszam, mój błąd oczywiście, to już tych emocji. No i Janusz Wietrzybalkon. Ojej, Mikołaj nie poradził sobie na Grosse Olympia Szance. No to teraz, panie Januszu, popatrzmy w ciszy. Zrób to dla nas, spraw tam tę przyjemność, panie Januszu, powodzenia! Może to zrobić, Janusz! Janusz, no, drodzy państwo, gdzieś na styku wylądował. Kalissen albo Janusz. No nie wiem. Gdzieś w okolicach tej zielonej linii wylądował Janusz Wietrzybalkon. Ale jeszcze nie wiemy. Jeszcze nie wiemy, czy Polak, czy Fin.
Boże, Boże, jak to blisko, dajcie nam już tutaj spełnić te nasze marzenia o trzecim zwycięstwie. Janusz Wietrzybalkon czy Lasse Kalisen? Janusz Wietrzybalkon! 101,5 metra i to wystarcza. Mamy Polaka, drodzy Państwo, na najwyższym stopniu podium, 264,5. Ten drugi skok troszkę słabszy niż pierwszy, ale wystarczyło i Janusz jest królem tutaj w Val di Fiemme, ponieważ po raz drugi wygrywa, jest jedynym skoczkiem, który ma dwa zwycięstwa na tej mniejszej trampolino d'Albenno. Drżałem, bo gdzieś tam w tej początkowej fazie lotu jednak gdzieś te narty mu troszeczkę uciekły, nie poprowadził ich tak idealnie jak powinien, ale jest, mamy to, nie wiem czy to jest egzekwo czy nie, chyba nie, chyba jednak Janusz tam minimalnie okazał się lepszy. Uff, Boże Święty, bałem się bardzo tego skoku, ale wytrzymał to Polak i do Engelbergu, na Grosztitlszance Janusz pojedzie w żółtej koszulce lidera. Brawo Panie Januszu, jest Pan znowu wielki, nie powiodło się, no troszeczkę podczas tej ostatniej rywalizacji, no ale cóż ta rywalizacja, skoro dzisiaj mamy zwycięstwo, dzisiaj to my świętujemy, dzisiaj to jest nasz dzień, nasz polski dzień. Na trampolino d'Albenne. Uff, opadają już te emocje, ale naprawdę działo się tutaj bardzo dużo. No do ostatniego skoku nie byliśmy pewni tego, czy Janusz będzie tym zwycięzcą. No zrekompensował nam to, co było na początku tygodnia. No i teraz nawet do siebie, do domu Janusz i cała ekipa nasza nie będzie mogła pojechać, no już wiemy, że już przecież w sobotę kolejna rywalizacja, tym razem, tak jak mówiłem, w Engelbergu, no i tam znowu będzie kolejna walka, jeden konkurs drużynowy, jeden konkurs indywidualny i to będzie wszystko, jeżeli chodzi o ten period, potem Mistrzostwa Świata w lotach w Planicy. O, widzimy tutaj, o te dwa punkciki, czyli dokładnie o 1 metr Janusz okazał się lepszy niż Kalisen. Kalisen w drugiej serii dalej skoczył od Polaka, no ale jednak to się okazało za mało. 264,5, no i to jest świetna informacja, Bykmaszer 5, również znakomite miejsce Polaka, najwyższe w tym sezonie, Mikołaj troszkę tutaj ten drugi skok słabszy i 7 miejsce, tak samo jak po serii pierwszej, no ale pamiętamy, że drugie wielkie wydarzenie to są 2 punkty Boba Esa w dniu dzisiejszym, w drugiej serii no słabiej, ale jednak to co zrobił podczas pierwszego konkursu, pierwszego skoku 94 metry. Uff. No i Bob S. może świętować i Goral Skomisa może świętować 18 miejsce. Naprawdę wielki dzień dla tego zawodnika. No oczywiście również Bob S. może świętować, bo nikt nie dawał mu szans na punkty, a on w kwalifikacjach skoczył dobrze, no i na tej fantazji pofrunął do drugiej serii podczas dnia dzisiejszego. Świetny dzień też dla Litwinów, Marian Lufas-Kuniewicki. Pierwsze podium w karierze, to jest trzeci Litwin, który stawał na podium, dwóch wygrywało, to był Sami Norej i Bibis, a Skuniewicki trzeci, który staje na najwyższym stopniu podium, na podium oczywiście, a my spójrzmy na klasyfikację generalną, no i Janusz odskakuje, były 2 punkty przewagi nad Kamel-Tofsenem, a teraz jest 79 nad Wistansenem, trzeci triumf Polaka, 3 Norwegów wygrywało po 3 konkursy, teraz Polak dołącza do tego grona. Mikołaj, aż mi woda spadła, na miejscu 6, Bykmaszer wskoczył do czołowej 20. Może i Adam się rozrusza, może tutaj na drużynówkę nam się zapowiada nieźle, no bo i Panasewicz już nie skacze tak kompromitująco jak na początku sezonu. A tymczasem Jack Schlu, widzimy, wypada z czołowej 10. Lasse Kalisen wdrapał się do niej, jest na miejscu 9. No widać, że i Kalisen i Antalainen odżyli po zmianie trenera. Bibis na 5, Skuniewicki widzimy już jest 12, on też ma chrapkę na tę czołową 10, póki co jednak strata do Iwana Rodolfo Matadora na pułapie 35-punktowym. Matador widzimy o 1 punkcik więcej ma od Jacka Schlu. No i warto też spojrzeć na dół, bo widzimy Bob S.
Wskakuje na pozycję 57. Apach puchpach, jak widzimy, ten jeden punkcik w tym momencie niestety, ale nie daje mu utrzymania. 59. lokata, już tylko trzech bez punktów. Alex Angel Window i Boris Dartowski oraz fazę podbić Windowa i Dartowskiego, to naprawdę powiem szczerze, że jestem w szoku, że im się nie powiodło jeszcze do tej pory fazę podbić. No ale powiem tak, jeżeli Bob S. był w stanie zdobyć punkty, to i ci pozostali również są w stanie. Póki co w strefie spadkowej pach, puch, pach, Alex Angel Window, Boris Dartowski, fazę podbić, Bob S. skoczył na miejsce 57. ex aequo z nikiem Omlek Danowiczem, więc obaj skoczkowie urodzeni na Bałkanach, po dwa punkciki. No a my spójrzmy na Goralsa Komisę, proszę bardzo, 52. dzisiaj, 13 punktów. Ha, to i historia. Tuż, tuż za nerkami o jeden punkcik. Więc on nerki ma z przodu. No i tak to, drodzy Państwo, wygląda, jeżeli chodzi o dzisiejszą rywalizację. Ciekawą rywalizację, dodajmy, jak najbardziej. Kto wie, może Janusz Wietrzybalkon po kolejnym konkursie przekroczy 1000 punktów. Liczymy na to. Gonią, gonią Norwegowie, ale póki co jednak Janusz jest górą. Mocno, mocno nadrobił. Były dwa punkty, teraz... teraz 79, czyli dużo. Drodzy Państwo, i to tyle. I to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą rywalizację. Kolejna już w sobotę. Prawdopodobnie konkurs bardzo wcześnie, z racji igrzysk. Prawdopodobnie pierwszy konkurs o godzinie 9 już się odbędzie. Drugi w niedzielę kończący trzeci period będzie później, ale dokładne godziny pojawią się na naszym fanpage'u w dniu jutrzejszym. A za dzisiejszą rywalizację fantastyczną, zakończoną zwycięstwem Janusza Wietrzybalkona, dziękuję Państwu bardzo i do zobaczenia, do usłyszenia w sobotę. Kłaniam się nisko, Marek Rudziński.